Wyobraźmy sobie czteroosobową rodzinę składającą się z mamy, taty, syna oraz córki. Przez cztery kolejne dni ktoś z nich będzie musiał iść do sklepu o zakupy. Interesuje nas, ile jest różnych możliwości wyboru osób przez te kolejne cztery dni. Załóżmy, że pierwszego dnia pójdzie po zakupy syn, drugiego także syn, trzeciego mama, a na końcu córka. Albo na przykład pierwszego dnia do sklepu pójdzie tata, potem córka, potem syn, a na końcu mama. Tych możliwości jest mnóstwo, więc nie próbujmy ich wszystkich tu wypisać, tylko postarajmy się jakoś je obliczyć. Skoro więc dopuszczamy powtórzenia, czyli na przykład dwa dni z rzędu syn pójdzie po zakupy, albo przez cztery kolejne dni po zakupy będzie szedł tata, to wbrew pozorom jest to bardzo łatwo obliczyć. Otóż pierwszego dnia mamy do wyboru cztery możliwości. Każda z tych czterech osób może iść po zakupy. Drugiego dnia mamy dokładnie tę samą sytuację. Znowu każda z tych czterech osób może iść po zakupy, czyli mamy 4 razy 4, co daje razem 16. To jest wybór niezależny, więc odpowiada mu mnożenie. Tym 16 możliwościom odpowiadają kolejne 4 możliwości trzeciego dnia, czyli mamy już 4 razy 4 razy 4. Czwartego dnia jest dokładnie tak samo, więc mamy razem 4 do potęgi czwartej. To daje 256. Zatem dobrze, że nie wypisywaliśmy tutaj wszystkich tych możliwości, ponieważ jest ich bardzo dużo. A jak sytuacja wyglądałaby, gdybyśmy nie dopuszczali powtórzeń? Czyli dana osoba może iść do sklepu tylko raz i potem ma już spokój. Pierwszego dnia mamy dokładnie podobną sytuację. Każda z tych czterech osób może iść do sklepu. Natomiast drugiego dnia ta osoba, która była w sklepie pierwszego dnia, nie musi już iść do sklepu. Czyli wybieramy jedną z trzech pozostałych osób. Czyli mamy 4 razy 3. Trzeciego dnia mamy tylko dwie osoby do wyboru, czyli 4 razy 3 razy 2. I ostatniego dnia pozostała tylko jedna osoba, która jeszcze nie była w sklepie i to na pewno ona pójdzie po zakupy. Czyli po czterech dniach mamy 4 razy 3 razy 2 razy 1 możliwości, czyli jest ich łącznie 24. Taki iloczyn kolejnych liczb naturalnych nazywamy silnią i oznaczamy wykrzyknikiem. W naszym przypadku jest to 4 silnia i odpowiada ustawieniu w pewnej kolejności tych naszych 4 osób. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.